Witam gorąco wszystkich. Jestem Narys i zapraszam Was na kolejny polski maptur po mapie Farview Island. Mapa została wydana przez Farmer Rabbit. Pojemność mapy 32,95 MB. I jest to mapa na wszystkie platformy. I teraz tak, mapa ta została już wydana jakiś czas temu. I na prośbę Maris Muzyczka właśnie robię tą mapę, bo nie wiem, ale w jakiś sposób ominąłem ją przy robieniu mapturów w tym okresie. Nie wiem, co się stało. Ale dzięki Waszej czujności i przypomnieniu mogę ją zrobić. A więc tak, dzięki Marys Muzyczka za przypomnienie i na prośbę jest oto właśnie ten maptur. Mapa, jak wcześniej mówiłem, została zrobiona przez Farmer Rabbit. Pojemność nie jest duża, bo mapa nawiązuje do stylu No Man's Land. O, jeszcze zapomniałem dodać, że jeśli chodzi o konsolę, to na poziomie łatwym 657, a jeśli zagramy na średnim i trudnym, to mamy 577 slotów na konsolach. Mapa przedstawia się właśnie w ten sposób. Dużo tutaj nie ma co do powiadania, jest to dość prosta mapa, tak samo jak No Man's Land. Podzielona na sektory. Sektory są ciekawie podzielone. Jest sektor leśny, są sektory na terenach z łąką. Mniejsze, większe. Myślę, że to ma dość, jakby to powiedzieć, również ciekawy styl, jeśli są podzielone właśnie na sektory mniejsze, większe, ponieważ przy mniejszych dochodach zawsze można sobie mniejszy dokupić lub dwa, jeśli są większe ale dochody, ale no, potrzebna większy teren. Także myślę, że ciekawie to też wygląda z tej perspektywy. Dobra, jeśli chodzi o cenę właśnie sektorów, zerknijmy sobie tutaj. 18 tysięcy, 36 tysięcy, 44 tysiące, 81, 175, 254 i 272. Teren leśny 105. 81, 87. Także nie jest to jakoś wielki wydatek na to. Teraz tak, jeśli chodzi o kalendarz, jest standardowy, jak widać. Dodatkowych upraw nie ma, czyli prosta, nieskomplikowana praca. Jeśli chodzi o kontrakty, to nie ma, ponieważ nie ma pól. Więc tutaj kontraktów nie będzie, tak samo jak na No Man's Land też nie ma kontraktów. Łańcuch produkcyjny również nie ma, znajdziek nie ma, także a i zwierząt no, również nie ma, bo tutaj od niczego nie zaczynamy, więc raczej tutaj nic innego nie znajdziemy. Wejdziemy tu, tu i zaznaczymy, nie tutaj zaznaczymy, na poziomie łatwym. Zaczynamy od tej wyspy, która się znajduje między właśnie tym, w takim właśnie w zatoce. O, jest to sektor numer 3, on kosztuje 17 tysięcy. Tam mamy sprzęt, tam zaczynamy całą przygodę, a później musimy się rozwinąć tu na całą właśnie mapę. To miałem jeszcze dodać. No i tyle, jeśli chodzi o tą informację. Dobra, tutaj znajdujemy się w miejscu, powiedzmy, centrum, gdzie jest skup. Handlarz z zwierzętami jest tam. Tu jest jedyny skup na mapie, on też przyjmuje drzewo. Jest sklep z warsztatem. Tu się sprzęt pojawia i resetuje również. Także, o, jeszcze jest bankomat, proszę, jejku, stary, dobry bankomat. Dawno już tego nie było. Mało tych map jest z tymi właśnie bankomatami. Dużo tego było na FS19, a tutaj no rzadko. Kilka map spotkałem się, na kilku mapach się spotkałem właśnie z tym. Jak widać, sprzęt, który tutaj będziemy posiadać, ma bardzo dużo godzin przejechane. Ma zużycie paliwa, ma zużyte paliwo, nie jest zupełnie zatankowane, ma również mechanicznie jest uszkodzony już, więc to jest naprawdę plusem. Bardzo lubię właśnie takie dodatki,
jak dla mnie to umilają tutaj rozgrywkę na mapach, jeśli jest coś takiego dodane. Woda, która jest dostępna, czyli ta tutaj w dużych powierzchniach, no to jest to woda słona i nie jest to woda dla nas do użycia. Możemy używać wodę z miejsca do tego przeznaczonego, no ze względu, że to jest zasolona woda, więc sama przez się na logikę jest nie do użycia tam akurat. Także tutaj dojeżdżamy do miejsca, o właśnie, gdzie znajduje się nasza farma. Tu akurat lądkiem przejeżdżamy. No i tu mamy pobór wody w tym miejscu. No i naprzeciwko znajduje się nasze sprzęty. Jest miejsce do spania w kształcie karawanu. No i tutaj mamy ten harwester, również godziny, zużycie oraz paliwo. Tutaj też. Także najbardziej basicowe sprzęty, które tutaj mamy do rozpoczęcia, i to powinno nam wystarczyć, aby przetrwać tu i rozwinąć się w Imperium. Bo tu wszystko w sumie będzie zależeć od naszej wyobraźni, co będziemy robić. Także tak to wygląda tutaj. Mapa już posiada kilka update'ów na obecną chwilę, jak robię ten materiał, także nie jest to wersja oryginalna, kiedy wyszła. Ona zresztą została dość zmodyfikowana update'em. Jeden z update'ów było to, że wyszła na konsolę. Wtedy również została zmieniona nazwa tej mapy. Takie informacje podaje ModHub, więc cóż więcej. Tą drogą znowu tutaj przez ten most przejeżdżamy i jedziemy do sklepu. I to wszystko, no. Płaska mapa, gdzie tylko fantazja nas ogranicza. Dobra, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to wiecie, co robić. No i ja żegnam was, no i zapraszam na kolejny polski map tour. Chyba jeszcze zostaje na razie jedna mapa. Mam nadzieję, że już ostatnio, bo już blisko, FS22, 25 jesteśmy. Dzięki za uwagę, pozdrawiam gorąco, na razie, do zobaczyska, cześć.